Cześć. Dzisiaj chciałbym pomówić o temacie, który jest mi bliski, bo zawsze bardzo przeżywałem, gdy ktoś dotykał rośliny, gdy ktoś się o nie ocierał, gdy przypadkiem je poruszył. Wydawało mi się, że to jest bardzo niedobre dla roślin i byłem w stanie wszcząć prawdziwą awanturę w domu. A tymczasem zacząłem się trochę więcej tym interesować i wiem już, że sprawa nie jest taka oczywista. I chciałbym dzisiaj pomówić o tym, czy rośliny czują dotyk, czy rośliny lubią dotyk i jak rośliny reagują na dotyk. Zrobiłem w tym temacie mały research i chciałbym Wam przedstawić wyniki tego mojego dochodzenia. Jest wiele osób, które twierdzi, że roślinom nie tylko dotyk nie szkodzi, ale wręcz, że ten dotyk je wzmacnia. I jeśli się zastanawiamy, czy to jest prawda, czy nie, to nie ma na razie prostej odpowiedzi. Natomiast na pewno jest odpowiedź taka, że rośliny reagują na dotyk. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości i to zjawisko ma nawet swoją nazwę. Tigmomorfogeneza. Jest to zjawisko, w którym rośliny zmieniają swój kształt, wzrost w odpowiedzi na bodźce mechaniczne. Co więcej, gdy zacząłem eksplorować ten temat, to dotarłem do trendu na TikToku. Trend na TikToku, który sugeruje, że warto potrząsać roślinami i zacząłem googlać dalej. Na polskim portalu Interia znalazła się informacja. Okazuje się, że delikatne i równomierne potrząsanie doniczką lub listkami imituje naturalne podmuchy wiatru, które wzmacniają budowę roślin. Badania wskazują, że te rośliny, które regularnie się potrząsa, zaczynają szybciej rosnąć, a ich łodygi stają się bardziej wytrzymałe. Na kolejnym portalu, tym razem anglojęzycznym, znalazłem informację, że szczególnie eksperci polecają potrząsanie figowców oraz Monster. Zacząłem więc szukać jeszcze głębiej, czy faktycznie są zero-jedynkowe dowody na to, że taki ruch, takie poruszanie rośliną jest dla niej korzystne i nie mam jednoznacznie odpowiedzi na to pytanie. Natomiast świadomość tego, że rośliny są w stanie reagować na czynniki zewnętrzne była już bardzo, bardzo dawna. Prawdopodobnie najpierw były to obserwacje, ludzie po prostu to widzieli, ale zaczęli to również dokumentować. Znalazłem książkę, która jest spisem wykładu na kursie leczniczym we Lwowie w 1874 roku i można tam przeczytać tak. W miejscowościach, czyli w miejscach na silne wiatry wystawionych, tworzą drzewa od strony wiatru mocniejsze i głębiej sięgające korzenie, a połączenie korzenia ze strzałą jest tu daleko wyżej niż nad ziemią. No to by sugerowało, że wiedziano o tym, że roślina, gdy wieje, staje się mocniejsza i można by w takim razie wywnioskować, że faktycznie potrząsanie, poruszanie tą rośliną wpływa na nią pozytywnie. Z tym, że gdy starałem się wyszukać jakieś takie pewne, zero-jedynkowe źródło naukowe, które mówiłoby, hej, jest dokładnie tak, a nie inaczej, albo z czego wynika to przekonanie albo ten fenomen, to zbyt wiele informacji nie znajdowałem, za to znajdowałem komentarze w różnych miejscach w internecie, pochodzące prawdopodobnie od amatorów, no ale podobno w każdym kłamstwie czy w każdej plotce jest odrobina prawdy. I ktoś tu pisze, jeśli korzenie nie skolonizowały dokładnie masy glebowej, wibracje o wysokiej częstotliwości spowodowane potrząsaniem mogą powodować problemy związane z zagęszczaniem gleby w niektórych przypadkach. Okej. Jakby się tak nad tym zastanowić, to chyba znaczy to tyle, że jeśli potrząsamy tą doniczką, to robi się mniej powietrza w niej, dlatego że ta gleba się zbija. Czy to prawda, czy nie? Trudno powiedzieć. Podążałem za tą myślą dalej, no bo jeśli jest tyle osób i tyle jest artykułów, które mówią o tym i nawet są publikacje jeszcze z XIX wieku, które mówią o tym, że wiatr wzmacnia drzewo, roślinę, no to w takim razie dotyk, który działa trochę jak podmuch wiatru, prawdopodobnie również może wzmacniać tę roślinę. Na początku jednak zimny prysznic, szybko dotarłem do informacji, która jest bardzo racjonalna, gdzie czytamy. Dotyk człowieka może przenosić bakterie i wirusy na roślinę, co prowadzi do jej uszkodzenia lub choroby. Ponadto dotykanie liści lub łodyg może powodować fizyczne uszkodzenia samej rośliny. Dlatego ogólnie zaleca się unikania dotykania roślin, chyba że jest to konieczne do ich pielęgnacji. Tutaj nie bardzo jest z czym dyskutować. Faktycznie na naszych dłoniach mogą znajdować się wirusy, bakterie, no i przede wszystkim grzyby, które są szczególnie niebezpieczne dla roślin. Możemy dyskutować, czy dotyk jest dobry, czy dotyk jest zły, jak rośliny na to reagują. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości w środowisku naukowym, że reagują. I to jest właśnie to zjawisko tigmomorfogenezy.
samopis tego zjawiska, już szczególnie nazwa, brzmi na dosyć skomplikowany, natomiast jeśli się zastanowimy, to dosyć łatwo dojdziemy do wniosku, że na co dzień, w każdej chwili jesteśmy w stanie z łatwością zaobserwować te manifestacje tego zjawiska, manifestacja tigromorfogenezy. No bo po pierwsze, jeśli jest sosna, która została wygięta przez wiatr i gdzieś tam stara się do tego dopasować, no to jest to przejaw tego zjawiska. Poza tym rośliny mięsożerne wykorzystują to zjawisko do tego, żeby poruszać swoimi pułapkami, które wpadają w wady. Tigmomorfogeneza odgrywa również rolę w procesie wzrostu korzeni. Korzenie rosną w tę stronę, gdzie roślina wie, czuje, że płynie woda. Swoją drogą, skąd roślina wie, że płynie woda, to jest bardzo interesujące. Dotarłem do takich badań, które może omówię w kolejnym materiale, że rośliny są w stanie słyszeć, że roślina wie o tym, że woda gdzieś tam sobie płynie, że jest jej więcej, za sprawą dźwięku, który ta woda wydaje. Interesujące, na razie możemy to zostawić. Takim oczywistym przykładem tigmomorfogenezy są również wąsy groszku. No, groszek wypuszcza długie wąsy, którymi sprawdza przestrzeń, sprawdza, gdzie ma przestrzeń, żeby rosnąć, no i dopasowuje się następnie do tej przestrzeni. Te charakterystyczne wąsy cały czas się wiją, to jest dosyć łatwo zaobserwować. Natomiast taki najbardziej oczywisty, plastyczny i chyba słynny wśród fanów botaniki przykład to jest mimoza, która potrafi w spektakularny, bardzo szybki sposób złożyć swoje liście, gdy tylko zostanie dotknięta. Swoją drogą mimoza wykorzystuje to zjawisko nie tylko do tego, żeby obronić się przed ewentualnym intruzem, żeby zareagować na dotyk, ale również do tego, żeby w bardzo gorące dni, gdy jest wystawiona na zbyt mocne słońce, no to zmniejszyć swoją powierzchnię parowania, gdy nie potrzebuje aż tyle promieni słonecznych, a boi się, swoją drogą ciekawie to wszystko brzmi, te emocje w kontekście rośliny, gdy boi się, że za dużo wody wyparuje z jej tkanek, no to wtedy reaguje złożeniem swoich liści. Swoją drogą mimoza może się zmęczyć, bo ta reakcja na dotyk jest dla rośliny bardzo kosztowna energetycznie, więc jeśli będziemy cały czas stali w tej mimozie i ją dotykali, to ona z czasem po prostu przestanie reagować. To wszystko, co do tej pory powiedziałem, sprowadza się do tego, że tigmomorfogeneza jest przykładem jednego z wielu procesów adaptacyjnych, które przez milionów lat pozwoliły roślinom przystosowywać się do bardzo zmieniających się warunków panujących zarówno w makroskali na przestrzeni tysięcy lat, jak i w mikroskali tu i teraz roślina musi się przystosować na przykład do braku miejsca albo do silnego wiatru. Więc tigmomorfogeneza to jeden z powodów, dla których rośliny są tu długo, znacznie dłużej niż ludzie i zwierzęta i pewnie będą dłużej aniżeli my jesteśmy, pod warunkiem, że nie zniszczymy po drodze całej planety. Wróćmy jednak do fundamentalnego pytania, czy ten dotyk jest dla rośliny dobry, czy jest zły, czy w ogóle można postawić jedną tezę. No już wiemy, że roślina go czuje, no to jaki on dla niej jest? Znalazłem na Newsweeku nagłówek, który no bardzo mnie ucieszył i zmartwił jednocześnie. Ucieszył, bo myślałem, że to jest koniec tych poszukiwań. Nagłówek brzmiał: wzrost zostaje zmniejszony nawet o 30%. Dlaczego nie powinniśmy dotykać roślin? W tekście czytamy, że naukowcy do niedawna byli przekonani, że tylko nieliczne rośliny wykazują jakąkolwiek reakcję na dotyk. Najnowsze badania pokazują jednak, że większość roślin gwałtownie reaguje na dotykanie, choć ta reakcja nie jest tak widoczna jak u mimozy. Może jednak zakłócić rozwój rośliny i nawet doprowadzić do śmierci, ale czasami bardzo się przydaje. Okej, czyli może doprowadzić do śmierci, ale czasami bardzo się przydaje, czyli po tym artykule nadal nic nie wiem. Może w takim razie podsumujmy to, co wiemy na pewno, co do czego naukowcy nie mają wątpliwości. Dotknięcie rośliny wywołuje napięcie w komórkach, co prowadzi do powstania sygnału elektrycznego. Sygnał ten przekazywany jest do innych części rośliny, informując ją o dotykaniu. W odpowiedzi na dotyk roślina może zmieniać kierunek wzrostu, unikając przeszkód w drodze. To jest jasne. A teraz wokół czego są kontrowersje? Otóż część raportów, część badań mówi o tym, że komórki w pobliżu dotkniętej części rośliny zaczynają dzielić się szybciej, co może stymulować jej wzrost, prowadzić do szybszego wzrostu. Znalazłem również informację, że dotyk może pozytywnie wpływać na zjawiska transpiracji i fotosyntezy. Jeśli jednak po tym wszystkim ktoś już biegnie, żeby podotykać swoją monsterę albo fikusa, to spokojnie, wystarczy otworzyć kolejną stronę w internecie i powołać się na słowa profesora Whelana, dyrektora Instytutu Rolnictwa i Żywności na Uniwersytecie w Melbourne,
który opublikował badania, z których wynika, że po 30 minutach od jakiegokolwiek kontaktu z innym organizmem, na przykład skórą człowieka, owadem, zwierzęciem lub nawet inną rośliną, zmianie ulega nawet 10% genomu rośliny. Skutkuje to spowolnionym wzrostem rośliny. Przy powtórnym dotyku zmiany mogą dotyczyć nawet 30% genomu. Dzieje się tak, gdyż roślina magazynuje energię potrzebną jej do wzrostu na wypadek urazów lub zjedzenia przez drapieżniki. A więc ponownie jesteśmy w kropce. Można dojść do wniosku, że dla niektórych tych roślin dotyk jest dobry, dla niektórych jest niekorzystny, więc prawdopodobnie jedyne, z czym dzisiaj będziemy mogli się zgodzić, to fakt, że rośliny na dotyk reagują. Takie najbardziej spektakularne reakcje, jakie możemy zaobserwować, to oczywiście wspomniana mimoza, która po dotknięciu liści składa je do środka. Wenus muchołówka, gdy owad dotknie włosków spustowych na liściach rośliny, liście zatrzaskują się, zatrzymując owada wewnątrz. Rosiczka, gdy owad dotknie liścia, macki wokół niego szybko zwijają się do środka, zatrzymując owada. No i groch, wąsy, które eksplorują przestrzeń, szukają, w którą stronę roślina może wzrastać. Warto dodać, że już abstrahując od naukowych dowodów albo braku dowodów, to w niektórych kręgach hodowców wiedza o tygmomorfogenezie jest dosyć powszechna i są próby wykorzystywania jej. Przykładowo dosyć często wśród osób uprawiających konopie indyjskie można spotkać się z opinią, że lekkie dotykanie, potrząsanie rośliny lub skierowanie na nią dmuchawy może stymulować jej wzrost. Podobne opinie słyszałem od niektórych hodowców pomidora. Twierdzili, że jeśli rośliny będziemy poruszać albo właśnie kierować na nią podmuch wiatru, to one wytworzą mocniejsze łodygi. Zamiast wzrostu w górę, to łodyga będzie po prostu stawać się coraz grubsza, dzięki czemu w dalszym etapie rośliny będą intensywnie owocować, będą miały większe owoce, bo będą w stanie utrzymać je na tych grubych łodygach. Ile w tym prawdy? No mniej więcej tyle, ile do tej pory w tym wszystkim, co mówiłem, czyli tak naprawdę do końca to nie wiadomo. Może za kilka lat się dowiemy. Natomiast na koniec chciałbym powiedzieć, że te rozważania na temat tygmomorfogenezy, na temat tego, czy dotyk jest dobry czy zły, doprowadziły mnie w bardzo ciekawe miejsce, a mianowicie do informacji na temat dwóch badaczy, na temat pana Franciszka Baluski oraz Stefano Massuno, którzy znieczulili mimozy i inne rośliny, które mają zdolność spektakularnego, takiego widocznego wykorzystywania zjawiska tygmomorfogenezy. Naukowcy do znieczulenia roślin, takich jak na przykład mimoza czy muchówka, wykorzystali środki przeciwbólowe, które działają bardzo skutecznie u ludzi i u zwierząt. Okazało się, że po podaniu tych środków do rośliny, roślina przestaje reagować, tak jak wcześniej reagowała, na bodźce z zewnątrz. Muchówka, mimoza czy nawet groch i jego charakterystyczne wąsy przestawały reagować na bodźce, tak jak działo się to wcześniej. To jest oczywiście bardzo ciekawe, no bo jeśli można zatrzymać te reakcje poprzez środki przeciwbólowe, to prowadzi to nas do niezwykle interesującego pytania, czy rośliny w ogóle mogą odczuwać ból. Skoro można je znieczulić, to czy odczuwają ból? Skoro są w stanie przetwarzać sygnały z zewnątrz, no to czy są w stanie przetwarzać ból, tak jak robią to ludzie i zwierzęta? Rzecz jasna, jest to pytanie, które otwiera przestrzeń do fascynującej dyskusji aksjologicznej, filozoficznej. Myślę, że w przyszłości nas to czeka i można sobie tylko wyobrazić, jakie byłyby konsekwencje tego, gdybyśmy doszli do konsensusu w temacie roślin odczuwających ból. To oczywiście jest pytanie na kolejny materiał. Mam nadzieję, że takie moje starcie z tym mitem, czy takim pytaniem, czy wolno rośliny dotykać, czy rośliny reagują na dotyk, czy rośliny wiedzą, że są dotykane. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące. Szkoda, że nie udało się na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Internet pełny jest sprzecznych informacji. Natomiast jestem zdania, że to fascynujące. To tylko pokazuje, jak mimo tego, że nauka eksploruje coraz to bardziej skomplikowane tematy, to nadal nie wiemy zbyt wiele, albo wiemy niewiele na temat roślin, które są nam tak bliskie i wydaje mi się, że te kolejne dekady przyniosą jeszcze wiele fascynujących informacji. To tyle na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten materiał, no to zapraszam do postawienia łapki w górę i subskrypcji. Dziękuję i do usłyszenia.